Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Gdzieś tam na Mazurach jest przemiennik FM-linka. No to sobie go odpaliłem. Można by powiedzieć, a człowiek młody i głupi, ledwo na łódkę wsiadł, to swój znak łamie przez mery. Oczywiście opowiadam o swojej głupocie. No ale wy tak nie róbcie. Więcej o tym w dzisiejszym odcinku wyjazdowym na Mazurach oraz troszkę o łamaniu znaków. Czyli o naszych radioamatorskich sufiksach. Intro będzie troszkę długie, to sobie przeskoczcie, kto tam płaskiego nie lubi. Tylko te góry i góry. No to na wstępie demotywacja. Sufiksy wcale nie są obowiązkowe, w przeciwieństwie do naszych prefiksów, wskazujących, że akurat nie nadajemy z kraju, z którego uzyskaliśmy pozwolenie radiowe. Czyli będąc na wycieczce szkolnej za granicą, rzucamy sobie tam kod kraju przed nas znak i legalnie nadajemy. I tak dla Słowacji mamy Oscar Mike łamane przez nas znak, a dla Czechów Oscar Kilo łamane na nas znak. I tak dalej, to jest niezła zabawa. Dobra, ale miało być o sufiksach, nie o prefiksach. No to kraje są jakoś uporządkowane, do krajów należy jeszcze troszkę morza, nieraz oceanu, w zależności kto jakie ma warunki. No ale co z wodami międzynarodowymi? Wszak to należy do wszystkich, czyli do nikogo. No a przecież nie będziemy dzielić wody i sztucznie się tam oznaczać. No to dla wód międzynarodowych właśnie powstał sufiks mery. I sprawa zakończona. No ale co z Mazurami? Przecież jestem na łódce i jak się łamać? No to przejrzyjmy szybciutko naszą paletę sufiksów. Znak łamany na P to radiostacja przenośna. Przeważnie ręczniak o małej mocy. I tak cud, że ktoś 50 km dalej nas słyszy. Znak łamany na AM to łączność powietrza. Coś leci i nadaje. Znak łamany na M to ktoś zasuwa samochodem, jednocześnie nadając. I tu dochodzimy do setna. Po co te sufiksy? Po to, by poinformować twojego rozmówcę, na co może liczyć. Mery. Tutaj troszkę może bujać. Fale są większe na morzu. P. Przeważnie słabe sygnały. Głównie ręczniak o małych mocach. 100-watowe stacje o silnych sygnałach przeważnie nadają z domów. M. Słychać charakterystyczne cięcia. AM. Albo szybko zasuwa, bo jest samolotem, albo inne fruwające elementy. Jak tam fala radiowa się zachowuje, nie powiem, nie miałem przyjemności. Czyli twój rozmówca, dostając sufiks, może się już nastawić, na jaki problem z odbiorem ciebie może liczyć. No to jaki sufiks na Mazurach? Jak łajba zaparkowana, to bez sufiksu. No chyba, że ręczniak. Jak zasuwamy, to cięcia będą jak przyjeździe samochodem. Czyli dla łódek w ruchu sufiks M będzie odpowiedni. I taki powinienem stosować. No ale młody i głupi byłem. Jest jeszcze znak łamany na D. Disaster. Jak usłyszycie, że ktoś pracuje z tym sufiksem, to przypuśćcie go na pasmach. Jeśli będzie wywoływał dowolną stację, to się zgłoście. Może nic wielkiego nie zrobicie. Przecież to on pracuje z miejsca klęski lub katastrofy.
Niemniej jednak możesz być kluczowym ogniwem łączności i samo przekazanie komunikatu od tej stacji będzie na wagę złota. Tyle. Pozdrawiam.